Samodzielność i niezależność, prawo do decydowania o sobie bez wpływu innych, to jest marzenie każdego z nas, a jednocześnie dookoła tylu terapeutów, doradców, coachów, trenerów i tych wszystkich, którzy mówią, jak należy się zachowywać. Gdzie jest granica wtrącania się w życie swoich dzieci, gdzie nie należy tego robić. O tym wszystkim w najnowszym numerze W drodze. Skąd się biorą dojrzali ludzie? Kopytko osiołka, na którym święta rodzina uciekała do Egiptu, pióro archanioła Gabriela i kawałek rdzy z kluczy świętego Piotra, tak Sienkiewicz w Krzyżakach opisywał handlarza relikwiami. Dlaczego w kościele czcimy relikwie? Do czego nam potrzebna jest taka wiara? I co z tymi, którzy jej nie mają? Mają jakąś gorszą wiarę? O wierze przez dotyk i o tym, czym cześć dla relikwii różni się od magii w stosunku do przedmiotów. O tym także w najnowszym W drodze. Prawie 800 milionów ludzi na świecie cierpi z powodu głodu. Co dziesiąta osoba nie ma dzisiaj co jeść. Jutro nie będzie też miała takiej możliwości. O tej największej pladze naszych czasów rozmawiamy z Martinem Kaparoszem, argentyńskim dziennikarzem, autorem monumentalnego dzieła Głód. Jak my, ludzie świata, który jest syty, który ma i który wiele posiada, możemy wpłynąć na ten stan rzeczy? Jak możemy zmienić tą największą porażkę naszych czasów?